Cześć, witajcie na kanale po raz kolejny. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, dzisiaj nie będzie stricte o książkach. Uznałem, że skoro dzisiaj są moje urodziny i chciałbym też, żebyście mnie trochę poznali bliżej, to opowiem wam o 25 rzeczach, za które jestem wdzięczny. Zdradzę trochę o sobie, przedstawię jakieś fakty, które dotyczą mojej osoby, mojego życia. Jeżeli was to interesuje, to zapraszam do oglądania tego. Nie wiem, czy długiego, czy krótkiego filmu, postaram się streszczać. I cóż, nie przedłużam. Pierwsza rzecz, którą chciałbym na te moje 25 urodziny, chciałbym, żeby ta rzecz ze mną została do końca, tak? Wypracowałem ją sobie przez te 25 lat mojego życia. Tego się nauczyłem w sumie przez ostatnie kilka lat. I ta rzecz, o której chcę powiedzieć, ta pierwsza rzecz, myślę, że najważniejsza, to ta świadomość, że nie jestem moimi myślami. Nie jestem do końca moim ciałem, nie jestem do końca moim umysłem. Ja mam moje myśli, mój umysł, mam moje ciało i mój świat, który tutaj widzę przed sobą, to moje życie. Żyję nim. Jedyne prawdopodobnie, które zapamiętam aż do końca moich dni, i w kwestie poprzednich żyć czy przyszłych żyć może dzisiaj się nie będziemy zagłębiać, bo to grubsza sprawa i ciekawy temat, ale nie dzisiaj. Zatem tak, ta samoświadomość to jest coś, co sobie wypracowałem przez te lata życia i pewnie o tym jeszcze opowiem za chwilę w kontekście innych faktów czy rzeczy, za które jestem wdzięczny. Dajcie znać, czy macie podobnie, czy też doszliście w swoim życiu do tego punktu, gdzie czujecie siebie gdzieś tutaj i wiecie, że to wszystko, co tam się dzieje w naszej głowie, to nie do końca my, nie musimy wcale się z tym utożsamiać i stawać się tym. Ja swoich myśli słucham, widzę je, obserwuję je, są dla mnie jak chmury, które płyną po niebie i tyle. Nie muszę za nim podążać. Mój umysł bardzo często jest teraz klarowny, czysty i bardzo się cieszę z tego powodu. Druga rzecz, za którą jestem wdzięczny, mam tutaj taką wielką listę stworzoną, słuchajcie. Ach, to taka też samorealizacja i zdanie sobie sprawy, że jestem najważniejszą osobą w swoim życiu. I może ktoś powie, że to samolubne. Trudno, może trochę tak, ale to jest moje życie. To ja podejmuję tutaj decyzje, to ja mam możliwość odpowiadania na różne rzeczy i mam przestrzeń na bawienie się moim życiem i na tę zabawę ostatnio mam coraz więcej czasu i wszystko, co robię aktualnie w moim życiu, daje mi radość i to jest super, to jest wspaniałe i cieszę się, że tak jest teraz, że jestem tu, gdzie jestem i cóż, jest za co być wdzięcznym, prawda? Więc to jest taka druga rzecz. Jestem najważniejszą osobą w moim życiu. Powiedziałem to sobie już wcześniej, mówię teraz, w dniu moich 25 urodzin, nagrywając ten film. To też taka przypominajka do ciebie, Łukaszu, na przyszłość. Nigdy o tym nie zapominaj. I oczywiście ludzie wokół są ważni, są istotni i dbam o moich najbliższych. Staram się poświęcać im tyle czasu, ile mogę i kocham ich nad życie. Dziękuję, że jesteście, naprawdę. Ale to mój świat i będę walczył o ten mój świat do końca. Trzecia rzecz. Moja odpowiedzialność jest nieskończona. To też taka rzecz, z której sobie zdałem sprawę. Mogę odpowiedzieć na wszystko i staram się zawsze być centrum rozwiązania, a nie centrum problemu. Tego się nauczyłem, tego się trzymam. I tutaj nie chodzi o to, że jestem odpowiedzialny za, nie wiem, za całe zło świata i tak dalej, i tak dalej, ale biorę odpowiedzialność za moje życie, za moje decyzje, za to, jak reaguję, za moje emocje, za mój świat wewnętrzny, który jest dla mnie bardzo, bardzo istotny, jeżeli nie najważniejszy, no bo to, co zaprojektowałem sobie w tym moim wewnętrznym świecie, ma przełożenie na świat, mój świat zewnętrzny. Więc tak, to już wiem. I ta droga, którą przeszedłem, ta wewnętrzna, jest wspaniała. Jest super. Do tego momentu oczywiście była super i mam nadzieję, że dalsza droga też będzie. Tego mi życzcie dzisiaj. Czwarta rzecz. Każdego ranka jestem wdzięczny za to, co mam. Tak, to jest taki mój zwyczaj, fakt o mnie. Wstaję rano, codziennie to robię. Wstaję z łóżka,
Składam ręce i dziękuję za to, że się obudziłem, za to, że żyję, za to, że mam tę szansę przeżyć ten dzień, dlatego że miliony osób na świecie tego dnia, tej nocy nie przeżyły i już ich nie ma, już nie są w tych ciałach. Więc ja wstaję i dziękuję. Dziękuję za to, że mam nogi, ręce, oczy, głowę, że słyszę, że mogę się ekscytować dniem i żyć tym życiem, które mam. Bo to jest rzecz niesamowita i pewnie no nie każdy ma na to szansę, a moje życie jest dobre. Dlatego jestem za nie wdzięczny. Nie zawsze tak było, bo byłem bardzo, bardzo mrocznym miejscu przez większość mojego życia, ale teraz już nie jestem i doceniam to po stokroć naprawdę. I powiedziałem tutaj o tym geście składania dłoni. Nie jestem religijny, ale jestem bardzo uduchowioną osobą i lubię to w sobie. Polecam, naprawdę. Dobrze, kolejna rzecz. Staram się być jogą, bo joga to nie tylko asany. Joga to taka równowaga wewnętrzna i nie będę się teraz tutaj zagłębiał w to, może kiedyś zrobię o tym osobny film, ale tak. Ćwiczę jogę, chociaż nie lubię tego określenia, że ćwiczę jogę. Staram się być jogą i to jest teraz jedna z takich ważniejszych rzeczy w moim życiu, więc jeśli też lubicie jogę, to dajcie znać, bo dla mnie to jest w ogóle coś niesamowitego i staje się dużą częścią mojego życia. Bardzo polecam zacząć swoją drogę, przygodę z jogą, bo to piękny świat i taka droga właśnie prowadząca też do duchowości i do rozwinięcia swojej duchowości. 6. Czytam od szkoły średniej i średnio 100 książek rocznie. To taki fakt. Ja jako dziecko nie czytałem zbyt dużo. Zacząłem czytać, kiedy poszedłem do szkoły średniej, no o tym powiem jeszcze potem. I byłem w internacie przez 4 lata, słuchajcie, a mieszkałem tam i tam była biblioteka. Kiedyś do niej poszedłem, bo chciałem być taki fajny i zacząłem czytać książki i zacząłem rzucać potem zdjęcia na Instagram o książkach. A wiecie, byłem tym kujonem, uczniem, który starał się być najlepszy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi zależało na rozwoju mojego umysłu, na rozwoju mojego świata wewnętrznego i wyszło mi to na dobre, polecam czytać książki. Więc tak, poszedłem do biblioteki i wtedy się zaczęła moja przygoda. To było, nie wiem ile, 10 lat temu? Jakoś tak? Miałem chyba 16 lat, coś w ten deseń, więc ja tak naprawdę czytam nałogowo dopiero od tego 16, powiedzmy, roku życia. Wcześniej czytałem jakieś lektury szkolne, wybiórczo, bo nikt mnie nie zaraził w dzieciństwie miłością do czytania. Niestety. Więc jeżeli macie dzieci, to czytajcie im cokolwiek. Dajcie im szansę na rozwinięcie tej miłości do literatury i słów już od najmłodszych lat. Naprawdę to jest jedna z najlepszych rzeczy chyba, które można zrobić dla swojego dziecka. Kolejna rzecz. Nie jem mięsa od prawie 5 lat i ja przestałem jeść mięso, kiedy przeprowadziłem się do Poznania. I to było w 2016 roku, więc no już ponad 5 lat. A i to też jest taka decyzja, za którą jestem sobie wdzięczny. Od tamtego czasu dużo się zmieniło w kwestii mojego zdrowia. I tak, no, fajnie mi z tym. Nigdy nie wrócę do mięsa. Koniec, kropka. 8. Cieszę się, że poszedłem i... Ach, właśnie, 8. Cieszę się, że poszedłem na psychoterapię i ją zakończyłem. To bardzo ważny punkt w sumie w moim życiu, bo w tym roku poszedłem na psychoterapię i w tym roku zakończyłem psychoterapię. Oczywiście ta moja droga terapeutyczna była długa, ale ja nie pracowałem stricte z terapeutką, tylko też sam ze sobą bardzo dużo i się rozwijałem sam przez długi czas. Ale to też temat, na który musiałbym chyba poświęcić osobny odcinek. Niemniej, byłem na terapii. To była też jedna z ważniejszych i najlepszych decyzji w moim życiu. Jeżeli macie opcję iść na psychoterapię, zróbcie to dla siebie. Jeżeli ktoś z waszych bliskich potrzebuje pomocy, to starajcie się może przekonać, chociaż nic na siłę oczywiście. To musi być decyzja danej jednostki, taka wewnętrzna i no i nie da się nic na siłę. Ja jestem bardzo szczęśliwy, odkąd skończyłem moją psychoterapię.
Dla ciekawskich byłem u terapeutki, która prowadziła terapię w nurcie gestalt, ale też łączyła to z behawioralną poznawczą terapią, ale my bardziej pracowaliśmy w gestalcie. I to była właśnie taka terapia, na którą chciałem iść, która mi pomogła, i akurat mój problem był związany z pewną rzeczą, którą gestalt mi pomógł rozwiązać, przeżyć. Coś wykopałem z dna mojego umysłu, z ciała, z dna Łukasza. I tak, i od zakończenia terapii jest mi naprawdę, naprawdę fenomenalnie, więc jej. Dziewiąta rzecz. Pracuję w wydawnictwie od ponad 3 lat. Pewnie już wiecie, że pracuję w wydawnictwie poznańskim. Pozdrawiam Was wszystkich, kochani, ciepło. I jestem teraz szefem marki Unidia, redaktorem prowadzącym, ale też będę robił inne rzeczy w przyszłości. Przyszły rok przyniesie sporo fajnych nowych książek, rzeczy. Ja się nie ograniczam, jeżeli chodzi o literaturę, pewnie wiecie. Dlatego będę też trochę zahaczał o właśnie WP, czwartą stronę i tak dalej, ale ja zacząłem pracę jako osoba od social mediów, bo wiecie, że mam Instagram od lat, o tym też powiem. I jakoś tak urosło to wszystko w siłę i moja droga przez te 3 lata była niesamowita, szalona i teraz jest naprawdę super, a jeszcze dużo przed nami, kochani, dużo przed nami. Więc tak, mam super pracę, za którą też jestem bardzo, bardzo wdzięczny. I cieszę się, że mam takie super osoby wokół mnie, w mojej pracy. Mój zespół też. Kochani, I love you. Jesteście najlepsi. 10. Jeden z moich ulubionych autorów jest Hermann Hesse. Pewnie już o tym wiecie. Jeśli nie, to mówię o tym. Hermann Hesse i Olga Tokarczuk to moi ulubieni autorzy. Chociaż też ja nie lubię do końca słowa ulubiony, no bo to jest takie ograniczające bardzo, że no nie będzie pewnie ulubiony do końca życia. Ale w tym momencie, kiedy ktoś mnie pyta o ulubionych autorów, to mówię Hermann Hesse, Olga Tokarczuk i pewnie jeszcze coś by się nasunęło zaraz. Bardzo lubię powieść Siddhartha oraz Damien, ale też Narcyz Złotousty. To są takie tytuły, które naprawdę zrobiły rewolucję w moim postrzeganiu rzeczywistości w pewnym momencie. Piękne, przepiękne książki. I o Damienie i Siddharcie też na pewno jeszcze Wam opowiem na tym kanale kiedyś. Mam plan, mam dużo planów i tajemnic, ale to ja. Tak, jestem tajemniczy, to kolejny fakt o mnie. Jestem nieheteronormatywny, tak, to rzecz 11 na mojej liście. Nie jestem hetero, ale też nie określam się gejem, bi, pan czy cokolwiek. Ja lubię to słowo nieheteronormatywne, bo ono jest takie bardzo uniwersalne i najbardziej mi odpowiada, bo w moim życiu było różnie, jeżeli chodzi o zakochiwanie się, związki, relacje itd. W tym momencie jestem zadowolony z tego, jak wygląda moje życie ze sobą, z Łukaszem, wiecie. Więc no, taki fakt, jestem nieheteronormatywny i jest mi z tym wspaniale. Wszystko ze mną w porządku. I do wszystkich osób, które też nie są hetero, jesteście okej, jesteście w porządku. Niech nikt wam nigdy nie mówi, że coś jest z wami nie tak, bo to po prostu jest wasza seksualność, tożsamość, to jesteście wy. Seks jest w ciele i zaakceptujmy to wszyscy. Hello. Czemu jedna seksualność ma być gorsza niż inna? Wyjdźmy ze schematów. Będzie nam się żyło lepiej. Kolejna rzecz. Medytuję od około 9 lat. To jest, myślę, ważna kwestia, jeżeli chodzi o moją osobę. Bo zacząłem medytować też chyba w szkole średniej, ale interesowałem się tym znacznie wcześniej. I myślę, że może też kiedyś nagram o tym film, jak już się zmobilizuję i ugryzę ten temat od właściwej strony. Medytuję prawie codziennie. Czasem bywało tak, że z przerwami, ale robię to od 9 lat raczej regularnie i jest to jedna z rzeczy, które będę robił do końca życia, bo to jest forma uspokojenia mojego umysłu, połączenia się ze sobą, z tym, co gdzieś tam jest wewnątrz. I rekomenduję zacząć, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Medytacja naprawdę jest zbawienna i to nie jest trudne. To znaczy, mam takie wrażenie, że dużo osób utożsamia to z czymś bardzo trudnym. I tak, to jest siedzenie na podłodze
I obserwowanie swoich myśli, swojego ciała, siebie, to tyle, jeżeli chodzi o medytację. Oczywiście oddechu, techniki oddechowe też, też stosowałem, stosuję, uczę się ich wciąż. No, także medytuję sobie od 9 lat i będę. Kolejna rzecz, 13. 13 fakt. Jestem DDA, to też taka rzecz, przez którą poszedłem na terapię. Ale nie utożsamiam się z tym, nie utożsamiam się z tym, że jestem DDA. Nie chcę się tym stawać, nie chcę, żeby to była jakaś taka łatka, którą sobie przyczepiam i nie wiem, nie chcę, żeby to było jakiekolwiek usprawiedliwienie w czymkolwiek, bo ja jestem odpowiedzialny za moje życie i za tę sytuację, w której się znalazłem, no bo urodziłem się w takim, a nie innym domu, w takim, a nie innym środowisku. Okej, ale mogłem coś z tym zrobić. Zawsze mogę coś zrobić ze swoim życiem, zawsze mogę działać na swoją korzyść. I to, zrobiłem to, robię to wciąż. To nie jest proste. Oczywiście, że nie. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Inaczej. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, Łukasz, które zrobiłem w moim życiu. Właśnie wydostanie się z tego. No, tak. To jest trudne do zagłębienia się, do omówienia. Jestem DDA, żyłem w domu, gdzie alkohol był na porządku dziennym, ale jest lepiej. I ze mną, i myślę, że z moją rodziną też kiedyś będzie, mam taką nadzieję. 14. Jestem wdzięczny za każdą relację, którą mam i miałem tutaj w kontekście przyjaciół. Tak, jestem bardzo wdzięczny za ludzi, których poznałem kiedyś, których już może nie ma. Nasze relacje się rozpadły gdzieś tam po drodze. To normalne, akceptuję to. Teraz mam przyjaciół, którzy naprawdę mnie wspierają i cokolwiek by się nie stało, to oni są. Na przykład też wczoraj okazało się, że prawdopodobnie mam COVID, że jestem zarażony. Zrobiłem dzisiaj test w ogóle, więc pozdrawiam. Robienie testu na COVID w rodzinę. Zobaczymy, czy będę miał, czy nie. Czuję się świetnie, nie mam objawów żadnych. Ale ilość wsparcia, które otrzymałem od moich przyjaciół, na wieść właśnie. Kiedy się dowiedzieli, że prawdopodobnie no, mam COVID, czegoś potrzebuję. Niesamowita sprawa. W ogóle tyle miłości do mnie spłynęło. Dziękuję wam. Naprawdę dziękuję. Jesteście niezastąpieni. Love you again. 15. Uwielbiam chrupiące rzeczy. Warzywa i przekąski. Chipsy? Damn. Nie mogę się oprzeć. Naprawdę uwielbiam chipsy. Uwielbiam chipsy. Ale też marchewki. Ostatnio pokochałem marchewki. Uwielbiam rzodkiewki i tego typu warzywa. Wszystko, co chrupie. Uwielbiam chrupać, uwielbiam rzeczy, które są soczyste. Więc jeśli kiedyś pójdziemy razem na, nie wiem, jakąś imprezę, albo kolację, albo cokolwiek, to pamiętajcie, że Łukasz lubi chrupiące. Mało znacząca rzecz, ale no, odkryłem to o sobie, więc mówię. 16. Nie lubię studiować. Surprise, surprise. Skończyłem w tym roku studia, słuchajcie. I nie chcę nigdy więcej studiować. Nie no, nigdy nie mów nigdy. Ale studiowanie w tym systemie, który mamy w Polsce, to jest orka na ugorze. Ja już nie chcę się męczyć z uniwersytetem, zwłaszcza takim jak UAM. I ja wiem, że studia czasem są konieczne, potrzebne, jeżeli chcecie być lekarzami i tak dalej, i tak dalej. Niektóre zawody no, wymagają przygotowania, wiadomo. Akurat te moje studia filologiczne czegoś mnie nauczyły, ale to mi się raczej nigdy nie przyda w życiu. I poszedłem trochę no, inną drogą, za pasją, za jakimiś tam moimi umiejętnościami, które zacząłem rozwijać. No i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, jeżeli chodzi o pracę, miejsce w życiu i tak dalej, i tak dalej. Nie lubię studiować. Myślałem, żeby studiować jeszcze psychologię, bo to mnie bardzo interesuje i może kiedyś to się stanie, nie mówię nie, ale w tym momencie nie wracam na studia. Dość, no. 16, 17. W tym roku skończyłem studia, no to już powiedziałem. 18. Jestem głęboko uduchowiony, choć nie religijny. W sumie to już powiedziałem. 19. Kiedyś miałem astmę, ale to już przeszłość. Właśnie. Od dzieciństwa chorowałem na astmę oskrzelową, ale już nie choruję. I myślę, że to też zasługa diety, tego, że przestałem pić mleko, jeść mięso, bo mleko ma duży wpływ na to, jak reagują nasze płuca, jak się rozwijają nasze płuca, więc złączyłem to z mojej diety i wyszło mi to na dobre. Zacząłem też ćwiczyć, rozwinąłem się w ogóle pod wieloma względami. Więc astma już mnie nie dotyka i się cieszę. Ale było też tak, że czasem wydawało mi się, że umieram.
To taka smutna rzecz, ale były momenty, były noce, kiedy przez tę chorobę wydawało mi się, że już się nie obudzę kolejnego dnia. Wydawało mi się, że to już koniec, że uduszę się. Tak, więc to są takie przykre wspomnienia z mojego życia i dzieciństwa i z lat nastoletnich. Tak, zdradzam wam dzisiaj sporo rzeczy. Nie polecam. Pozdrawiam wszystkich astmatyków. Łączę się w bólu z wami, bo to jest okropna sprawa. Dobrze. Byłem kiedyś nieszczęśliwie zakochany. Tak, byłem nieszczęśliwie zakochany. I to był friendzone. Postanowiłem o tym wspomnieć tutaj, bo wciąż pamiętam. 25 lat. Wciąż boli. Nie no, żartuję sobie. Ale to było takie przeżycie dość intensywne, ciekawe. No, tak. Wspaniała osoba. Potem się przyjaźniliśmy, żeby nie było. No, i wciąż mamy gdzieś tam jakiś mini kontakt. Pierwsza książka, którą sam przeczytałem, to Tajemniczy Ogród. Tę książkę przeczytałem w szkole podstawowej. I to była taka pierwsza książka, do której usiadłem sam, przeczytałem sam i byłem w niebo wzięty, zachwycony tą książką, tą lekturą. Potem czytałem też Tego Obcego. Ten Obcy był jedną z moich ulubionych książek, lektur w szkole podstawowej. Taki tam fakt. Do Tajemniczego Ogrodu chętnie bym wrócił. Skończyłem technikum żywienia i usług gastronomicznych. Tego pewnie o mnie nie wiecie i dużo osób w ogóle się dziwi, że jak to. Postanowiłem, że chcę mieć plan B na życie i ja w ogóle uwielbiam gotować. To też taki fakt. Uwielbiam gotować, dlatego poszedłem do szkoły gastronomicznej, technikum żywienia i usług gastronomicznych, więc jestem teoretycznie kucharzem, mogę być kelnerem, uwielbiam gotować wegańskie rzeczy teraz, więc jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję skosztować moich dań, to mam nadzieję, że będą wam smakowały. 23. Od ponad 5 lat mieszkam w Poznaniu. Tak, przyjechałem tutaj na studia, na moje pierwsze studia, na filologię angielską. Oczywiście filologię angielską rzuciłem, ale nie będziemy się w to zagłębiać. I Poznań jest moim domem. Poznań jest miejscem, z którego na razie nie chciałbym się wyprowadzać. Jest mi tutaj dobrze, czuję się cudownie w tym mieście. I Poznań ma klimat swój, ma dużo miejsc, które uwielbiam, naprawdę. Polecam wam Stragan, taka kawiarnia w Poznaniu. Jedno z naszych ulubionych miejsc, moje i moich przyjaciół. I cóż, Poznań. Poznań górą, Poznań życiem. 24. Decyzja o. Co? Łukasz, co tu napisałeś? Ach, decyzja o założeniu Instagrama o książkach była jedną z najlepszych w moim życiu. No oczywiście, bo ja też, jak już wspomniałem wcześniej, prowadzę Instagram o książkach, Talking Cloud, pewnie wiecie. No i tak się zaczęła moja przygoda z książkami i z tym bookstagramowym światem. W ogóle wtedy jeszcze bookstagram, to pojęcie nie istniało, nie było czegoś takiego. Ja mam Instagram od wielu, wielu lat. Ja pamiętam w ogóle wszystkie początki. Pamiętam, jak rozwijała się Rude Recenzuje. Pozdrawiam cię, Mavreads, czy Maureads, Miłka, pozdrawiam cię. I pamiętam te wszystkie pierwsze profile książkowe, które się budziły do życia, które, wiecie, robiliśmy zdjęcia, pisaliśmy te mini recenzje na tym Instagramie. W ogóle robiłem kiedyś zdjęcia unboxingu, w sensie wrzucałem zdjęcie, że przyszła do mnie paczka. Wyobrażacie sobie? Nie było Insta Stories, nie było nic takiego. Wszystko było na kwadratowych zdjęciach. Tak. Mój profil kiedyś był prywatnym profilem, a potem zmienił się w profil książkowy, bo jakoś tak zacząłem żyć książkami i zacząłem o nich pisać. Teraz jestem w tym, a nie innym miejscu. Jest super. 25. Ostatnia rzecz. Jestem szczęśliwy. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem. Naprawdę. Były takie rzeczy w moim życiu, które naprawdę uniemożliwiały mi bycie szczęśliwym. I jeszcze parę lat temu nie wyobrażałem sobie siebie w takim miejscu, w jakim jestem teraz. Ale gdzieś tam podskórnie wiedziałem, że dążę ku dobremu, że dążę, że walczę o to, co chcę. I wiedziałem, że to zajmie sporo czasu, ale dojdę do tego momentu w życiu, gdzie powiem: jestem szczęśliwy. Jest mi dobrze. Czuję spokój wewnętrzny. Czuję radość z życia. Czuję miłość. Czuję, że jestem miłością. Czuję, że jest okej, okay, że jest dobrze. I nawet gdybym umarł jutro, to umrę szczęśliwy. Tym się chciałem podzielić. Nawet się trochę wzruszyłem, pewnie widzicie.
I dzięki, że jesteście. Taka ostatnia rzecz na zakończenie. Dzięki, że oglądacie ten kanał. Dzięki, że klikacie te łapki w górę i subskrypcje, bo to dla mnie naprawdę dużo znaczy. I rośniemy tutaj w siłę, więc super. Ja też rosnę w siłę z każdym dniem. I jeszcze pewnie o mnie niejedno usłyszycie. Mam nadzieję, że tylko dobre rzeczy. Więc tak, to tyle na moje 25. urodziny. 3 grudnia 2021 roku. Dzisiaj. Powodzenia, Łukasz. Powodzenia. Wszystkiego najlepszego.